Witam w kolejnej części kursu na temat normal map i wektorów normalnych. W tej części chciałbym przybliżyć pojęcie tangent space. To jest ostatni element, który jest potrzebny silnikowi renderującemu, do tego, aby wyznaczony wektor przez normal mapę był odpowiednio zorientowany względem powierzchni, względem punktu na powierzchni, do którego jest przypisany. I tak jak mówiłem w poprzedniej części, jeżeli punkt, do którego ten wektor ma być przytwierdzony, jest Idealnie ułożony tak samo jak osie świata, nie ma w zasadzie problemu. Ale my musimy go przyczepić do punktu, który jest jakoś inaczej zorientowany. W związku z tym zaczynamy od tego, że zwizualizuję sobie tutaj osie i tutaj mamy oś x, oś y i oś z, i to będzie nasz układ współrzędnych, układ współrzędnych, w którym funkcjonuje nasz wektor normalny wyznaczony przez normal mapę. I teraz wyobraźmy sobie, że ten wektor. Poprzez mapę UV, czy używając innych systemów mapowania, ma być wektorem normalnym dla, załóżmy, takiego punktu na naszej powierzchni, który jest w ten sposób zorientowany. Ten punkt na powierzchni ma swoje indywidualne osie, swój indywidualny, własny układ współrzędnych. Oś Z tego układu współrzędnych jest dosyć oczywista. To jest po prostu wektor normalny, prawdziwy wektor normalny, ten, który wynika z geometrii. Ale po to, żeby ten wektor przytwierdzić tutaj, potrzebujemy jeszcze dwóch osi: osi x i osi y. Ponieważ osie dla tego własnego układu współrzędnych mają zachowywać się tak samo jak osie wszelkich innych układów współrzędnych, oznacza to, że wszystkie muszą być prostopadłe do siebie nawzajem czyli oś x musi być prostopadła do osi y, oś y do osi z i oś z do osi x. W związku z tym, jeżeli uda nam się prawidłowo wyznaczyć oś X, oś Y pojawi się tak jakby automatycznie. Dobrze, ale gdzie jest oś X dla tej powierzchni? No właśnie, musi być to jakaś oś, jakiś wektor, który jest prostopadły do tego, ale ile takich wektorów jest? Zobaczmy sobie taką sytuację. Mamy punkt na powierzchni, wektor normalny, i teraz niestety wektorów prostopadłych do tego wektora jest nieskończenie wiele. Teraz wrócimy do tego naszego analizowanego punktu na powierzchni i wybierzmy któryś wektor, który posłuży nam jako oś x. I to będzie załóżmy ten wektor. I jeżeli tego się będziemy trzymać, to teraz wyznaczenie wektora, który będzie stanowił oś y, jest dość oczywiste, bo to będzie coś takiego. Chociaż tutaj moglibyśmy się czepiać, dlatego że występują w sumie dwa wektory. Które są prostopadłe jednocześnie do tego, do osi Z i do tego, do osi X. To jest taki wektor, ale ten wektor również jest prostopadły do tych dwóch. Dlaczego więc wybieramy nie ten, tylko ten? Stosujemy tutaj zasadę prawej ręki, to w sumie można na wyczucie zobaczyć. Oś Z jest zawsze skierowana ku górze, oś X zawsze w prawą stronę, i teraz oś Y to musi być ta, która jest skierowana tak jakby do przodu, jeżeli zakładamy, że to jest prawa strona. Więc coś takiego jest prawidłowe, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Teraz jeżeli założymy, że to jest prawa strona, to wektor y powinien być skierowany w tę stronę. I teraz zakładamy, że to są osie te indywidualne osie indywidualny układ współrzędnych dla danego punktu, to teraz wektor normalny wyznaczony poprzez Normal mapę jest wzięty razem ze swoim układem współrzędnych i możemy sobie wyobrazić, że jest on przesunięty tutaj. Po czym cały ten bałagan zostanie tak obrócony, żeby ta oś X zgadzała się z tą, ta oś Y z tą i ta oś Z z tą. Więc stanie nam się coś takiego. I mamy elegancko wyznaczony wektor normalny, który będzie użyty dla tego punktu na powierzchni. Wróćmy do przykładu naszej kuli, i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na etapie próby wyznaczenia osi X. Na razie jedyne co mamy, to mamy oś Z, czyli normal. Teraz musimy wyznaczyć oś X, czyli tangent. I jak to jest wyznaczane? Najczęściej nie stosuje się tutaj jakiejś wyszukanej filozofii. Tylko po prostu idzie się zgodnie z tym, jak jest rozłożona tekstura na danym obiekcie. Więc tekstura, załóżmy, jest rozłożona w ten sposób. Wyraźnie widzimy, że oś X dla tekstury idzie w ten sposób, więc w ten sposób została wyznaczona oś tangent. No i tak jak powiedziałem, ponieważ oś Y by tangent, czy też by normal, to jest oś prostopadła jednocześnie do tych dwóch, to ona nam tak naprawdę wychodzi z automatu. Jest oczywiście jeszcze parę innych sposobów wyznaczania tego układu współrzędnych. Ten układ współrzędnych dla każdego punktu na powierzchni właśnie nazywa się tangent space. Osie takiego układu to tangent, oś odpowiadająca osi X, by tangent, oś odpowiadająca osi Y i normal, czyli odpowiednik osi Z. I to w zasadzie byłoby na tyle. W następnej części kursu odejdziemy troszkę od wektorów. Zajmiemy się jednym dość istotnym zagadnieniem, czyli color management. Co to jest przestrzeń linearna, przestrzeń sRGB? Bardzo pobieżnie do tego podejdę, ale ta wiedza nam się przyda w dalszej części, kiedy będziemy składać ze sobą dwie normal mapy i będziemy chcieli wyeksportować to do w miarę uniwersalnego formatu, takiego, który będzie rozumiany zarówno przez Blendera, kiedy go zaimportujemy z powrotem, jak i przez inne programy. Także zapraszam do obejrzenia części siódmej.